Halo, dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie z Wisły, spod skoczni imienia Adama Małysza. Kłaniają się nisko Andrzej Trzeszczkowski, Bartosz Kosicki i Maciej Skomorowski. Proszę Państwa, przed nami wielkie emocje. Puchar Świata przywędrował do Wisły. Polacy w formie, no powiedzmy tak, lepszej niż była ostatnio. Miejmy nadzieję, że na naszej skoczni w Polsce się przełamią. Skoczni legendarnej, skoczni imienia Małysza. Kamil Stoc-Pacewicz, pierwszy z naszych. Ten różowy kombinezon już mknie. Dobrze, panowie, wiecie. Będzie dobrze, ciągnij to, Kamil, jeszcze! Dobry skok. Można było jeszcze trochę podciągnąć, były rezerwy. 129,5 metra, całkiem dobry skok. Prędkość na progu miał bardzo dobrą. Tak, 87,9, no. Noty niezłe. Ostatnio Kamil dostawał niższe noty, 134,6. Ta technika jakby poprawiona. Poprawiona, tylko że teraz kto? Stefan Kraftenburger, rekordista skoczni. On tutaj skoczył 139 metrów, ten Austriak naprawdę jest w wybornej formie. No ale może, no nieźle na progu. Wolniejszy. Ale wysoko leci, o jest! No i chyba dalej. Ale bardzo podobno dalej. No i co będzie? 130,5. No ale poczekajmy jeszcze na noty, będą ważne noty sędziowskie. No to miały duże znaczenie. Ojoj. Ależ kapitalne noty, 60 punktów za 3 razy 20. Nota marzeń, no moim zdaniem panowie sędziów troszeczkę poniosło. Tak. Poniosło to za wysokie noty, więc Kamil niestety jest za Kraftenburgerem. No ale spokojnie, tutaj jeszcze wszystko przed nami. A co więcej? Więcej już 3 marca na Pucharze Świata w Wiśle. Wszystkich fanów zapraszamy nie tylko pod skocznię, ale także do strefy kibica, gdzie zagrają dla Państwa m.in. Shadowman, Calvi Remi oraz Golec Workiestra. Oprócz koncertów organizatorzy zagwarantowali atrakcyjne konkursy z nagrodami, a także wiele innych atrakcji czekających na fanów skoku. Do zobaczenia w Wiśle. Kłaniają się nisko Andrzej Trzeszczkowski, Bartosz Kosicki oraz Maciej Skomarowski. Do zobaczenia.